dwa obrazy. Jeden to był człowiek na scenie w świetle Jupiterów, taki sparaliżowany tym wszystkim, że jest oświetlony ze wszystkich stron. A drugi obraz to jest lampion, w którym jest płomyczek i który jest powiązany linkami. I te linki przeciągają go. I on zamiast się podnosić w górę, po prostu jest przeciągany w poziomie. I zapytałam się, co to znaczy. Masz w sobie płomień. I teraz od ciebie zależy, czy ty zobaczysz go wielkim, czy go rozpalisz, czy nie. Im bardziej on będzie większy, tym bardziej będziesz przyćmiewał te wszystkie światła Jupiterów, światła osądu ze strony innych ludzi. Będziesz zrywał te linki powiązań z ludźmi innymi. Twoim powołaniem jest wznieść się wysoko, rozniecić ten płomień tak mocno, żeby cię poderwało wysoko. Zupełnie co innego jest być w świetle od tego, że jesteś światłem. Twoim powołaniem jest być światłem. I wiecie co? Ja mogłam tego nie uwolnić, bo to był bardzo malutki płomyczek. Ten obraz to był bardzo malutki płomyk. Ale pomyślałam sobie, że ja się w niego będę wpatrywać i wpatrywałam się w ten płomień. I to urosło dlatego takie duże. I pomyślałam sobie jeszcze coś. Mają prawo mnie osądzić tylko ci, którzy mają rozbuchany tak ten płomień, jak nikt inny. Amen. 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 Bo większy daje błogosławieństwo mniejszemu.